Szczęść Boże. Witam serdecznie na 289. spotkaniu Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 w Legnicy. Naszym dzisiejszym gościem jest doskonale znany większości z nas ojciec dr Wacław Stanisław Chomik. Pięknie witamy ojca prowincjała. Dziękujemy jednocześnie ojcu za odprawienie mszy świętej w intencji związanej z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski, aby te obchody tej rocznicy przyczyniły się do odnowienia wiary w naszej ojczyźnie. Dziękujemy także za wygłoszoną homilię o miłości, miłosierdziu, nawiązującą do proroka Eliasza, nawiązującą do także 1050. rocznicy Chrztu Polski. Właśnie w tym roku obchodzimy tę rocznicę i jest to doskonała okazja do podjęcia zagadnień związanych z sakramentem Chrztu Świętego. Dlatego ucieszyłem się, gdy ojciec Wacław zaproponował podjęcie tego tematu, podczas gdy uzgadnialiśmy tytuł dzisiejszego wykładu. Ale zanim poproszę ojca o rozpoczęcie wykładu, powiem kilka zdań o nim. A rozpocznę od informacji, że w charakterze wykładowcy gościmy ojca Wacława po raz 21. Natomiast 9 razy gościliśmy go przy innych okazjach, na przykład jubileuszowych, albo wtedy, gdy przyjeżdżał, aby posłuchać wykładu innej osoby czy z innym wykładowcą. Pierwszy raz gościliśmy ojca prowincjała 12 stycznia 1994 roku, a ostatnio 4 lata temu, bo w lutym 2012 roku. Ojciec Wacław Chomik mieszkał i wychowywał się w Gliwicach. W 1973 roku wstąpił do wrocławskiej prowincji Świętej Jadwigi, zakonu braci mniejszych. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Kłodzku, a profesję uroczystą złożył 31 stycznia 1979 roku, a święcenia prezbiteratu 2 lutego 1980 roku. Po święceniach pracował jako katecheta, był też sekretarzem prowincjalnym, a w latach 84-88 odbył studia specjalistyczne na Uniwersytecie Laterańskim w Instytucie Wyższym Teologii Moralnej Alfonsianum w Rzymie. Ukończył je doktoratem z teologii moralnej. W latach 2003-2012 pełnił urząd ministra prowincjalnego prowincji Świętej Jadwigi. Był także na ten urząd był wybierany dwukrotnie. Na kapitułach prowincjalnych w 2003 i 2009 roku, a jako minister prowincjalny pełni też funkcję przewodniczącego konferencji prowincjałów franciszkańskich w Polsce, a w Unii Braci Mniejszych Europy przewodniczącego, a także i wiceprzewodniczącego na kapitule generalnej w Asyżu w 2009 roku, był natomiast kandydatem na urząd ministra generalnego proponowanym przez Konferencję Północnosłowiańską Zakonu Braci Mniejszych. Ojciec Wacław od 1989 roku prowadzi zajęcia z teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wrocławiu. Ponadto wykładał teologię moralną w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i na papieskim Wydziale Teologicznym w Legnicy oraz na papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie. Obecnie jest wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wrocławiu, Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej w Świdnicy, w Legnicy chyba obecnie nie, w tym roku nie, oraz także wykłada w Studium Teologicum w Jerozolimie od 2015 roku. Jest także wyróżniony złotym medalem Pielgrzyma Ziemi Świętej w Jerozolimie w 2008 roku oraz tytułem honorowego obywatela
miasta Concepcion w Boliwii w 2009 roku. Biografia ojca prowincjała jest zatem bardzo bogata i to są tylko fragmenty tej biografii. Cieszymy się, że mimo wielu zajęć znajduje ojciec czas dla nas. Dodam jeszcze, że ojciec prowincjał napisał także słowo wstępne do książki Rozjaśnić serca, wydanej z okazji 15-lecia duszpasterstwa Ludzi Pracy 90. I w tej publikacji są także teksty dwóch jego wykładów wygłoszonych u nas w duszpasterstwie Ludzi Pracy 90. Ojcze prowincjale, dziękujemy za te wszystkie przejawy życzliwości, dziękujemy za wszystko. A teraz proszę ojca prowincjała o rozpoczęcie wykładu zatytułowanego Aspekty moralne sakramentu Chrztu Świętego. Proszę bardzo.